Siemka, kochani, jest który piąty dzień wycieczki. Jest jeszcze przed siódmą, jak widzicie. Jest jeszcze ciemnawo. Ale to nic, my dzisiaj ruszamy na wycieczkę na Santorini, także o siódmej ma czekać na nas tutaj gdzieś bus. Moim zdaniem tu Michał twierdzi, że gdzieś dalej. Już idzie autokar jakiś, czy ma numer 12, musimy sprawdzić i pakujemy się do środka. Maseczki mamy, także ruszamy. Fajnie z naszej wycieczki, że tak powiem, przynajmniej dzisiaj, bo już się okazało, że prąd się zepsuł i lipa. I mogą nam zaproponować wycieczkę w sobotę, więc miejmy nadzieję, że w tą sobotę wypali, bo jak nie, no to nie wiem, to będę strasznie zawiedziona. Już nawet tu miałam, słuchajcie, kreację dobraną, która czeka specjalnie na Santorini, a tu lipa, będę musiała coś innego ogarniać, no bo cóż zrobię. Postanowiliśmy, że skoro już jesteśmy w mieście Heraklion, którego planowaliśmy jechać jutro, to jak już jesteśmy, no to zostaniemy, żeby jutro znowu z rana się nie zrobić, to pojedziemy po prostu jutro dłużej. W pierwszej kolejności postanowiliśmy udać się do miejscowości Knossos. Jest dużo ruin, dużo zabytków, a potem wracamy do Heraklionu, tam sobie zwiedzamy Heraklion, a następnie wracamy do Hersonisu, do hotelu. Taki jest ten wstępny plan, ale jak wiecie, to wszystko może jeszcze ulec zmianie, bo jak widać, dzieje się dynamicznie. Troszkę zmarzłam w porcie, bo strasznie wiało dzisiaj i pogoda w sumie na Santorini też nie była zbyt ciekawa, jak patrzyliśmy prognozy, więc może i dobrze, że to jednak będzie sobota. No i zatrzymaliśmy się tutaj na kawkę, żeby się troszkę rozgrzać, bo mnie tutaj wszystko, wiecie, wieje, plecy gołe. Na śniadanie mamy w lasach, tak że gdzieś przytupniemy na ławeczce i sobie tam zjemy, bo bez sensu kupować, skoro mamy. Tak. Przygoda. Czekamy na wejście do sali tronowej. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chyba możemy wejść, nie? Co? Na audiencję. Tak. Możemy chyba wchodzić, co? Jakie dni wyszli? Dzięki. Czy coś będzie widać? Widać. No. Zobaczcie, turystów też jest trochę, ale myślę, że gdyby nie COVID, byłoby ich znacznie więcej. Także plus jest taki, że mogliśmy sobie zrobić spokojnie zdjęcie jeszcze, nie? Przed grupą w ogóle tak wykminiliśmy, także udało nam się. Pokazuje się, co tam? Szukamy labiryntu? No właśnie, ja szukam cały czas, wiesz? Bezskutecznie. Magazyn medalionów w Pytoli?
No tak jest napisane. Jest magazyn medalionów Pitoli. Gdzie ty masz L? Pitoi. No, Pitoi, no to jeszcze gorzej brzmi. I co? Jest dalej napisane? From the Pitoi, large storage yards. Large Pitoli? No właśnie tak. Dla małych. Bez sensu. A tam są dzbanki. No już nowość. Polacy tu byli. No. Szpachla, szpachla i poleciała. Zwiedzamy standardowo z Niemcami, zwiedzamy i z Francuzami. Także od razu widać. Tak, ale tak było na wejściu napisane. No, że trzy rzeczy są zamknięte. To pewno ten labirynt. Tak, tam na pewno jest ten labirynt, no, na 100%. Tam jest labirynt. Tam jak się przyjrzycie, to widać nawet rogi tego Minotaura jeszcze. Tam po prawej stronie, widzicie? Tam wystaje, tak? Widać? Super, to idziemy dalej. A tu jest zamiast nici sznur. Sznur Ariadny mówisz, tak? To teraz szukamy piór. Tego, co się spierdzielił, tak? Co mu wosk nie wytrzymał. Ten od detali, jak on się tam nazywał, nie? Nie? O, tam jest duży dzbanek, jeszcze jeden. Pod dachem. Kryty. Tak się mówi, tak wyczytałam. Tak się mówi, no. Tak, my mówimy. Tak, i został on zbudowany, Michasiu, kiedy? Przypomnij. Jakoś 2000 lat przed naszą erą? Tak jest. Przypomnij mi, tak jest. Ja wierzę w to, co mówisz. A, prostu, nie, wiesz? No spoko. Bardzo dobrze. Dobrze, niech wszyscy wierzą w to, co mówię. Niestety podczas wybuchu wulkanu na Santorini zostało tutaj to wszystko zniszczone. Wulkan był na Santorini? Tak. O. Jest nawet. O. Czynny. Czynny wulkan na Santorini? Wypas, no, to idziemy. To jest tak, jak się nie spodziewam, ale tak jeszcze raz odczytałam, to tak, to Santorini. I niestety dużo się tutaj zniszczyło podczas tego wybuchu. Royal Gaming Board, proszę bardzo. Planszówki. Gdzie to jest, przepraszam? Tam? Za drzewami? Planszówki w Knossos. No, tego jeszcze nie grali. Grali. A, no tak. Ktoś się musiał nieźle wkurzyć, jak przegrał. Tak, i cały kompleks został wykupiony przez Artura Evansa, chyba w 1900 roku. Ale już naszej ery w sensie. Tak, naszej ery, który to, że tak powiem, częściowo odrestaurował to miejsce. Z tego co wiem, te mozaiki nie są oryginalne i nie są też idealnie odwzorowane. Także mówią na to, że to jest kreteński Disneyland. Także troszkę tutaj autor przyszalał, ale jak gdyby nie było tych malowideł, myślę, że to zwiedzanie byłoby nudniejsze. Także może i dobrze, że przyszedł. Ja tam nie mam nic przeciwko temu. No, równie dobrze dla mnie mógłby to być Great Bugs i też by było zabawnie. No może będzie kiedyś. Może będzie, nie? Także tak. Bilet wstępu kosztował 15 euro. Można było kupić bilet łączony chyba za 20 euro. Łącznie ze zwiedzaniem pałacu... Muzeum w Heraklionie. Heraklionie, tak. Dobra. Podążamy dalej. Szukamy tych planszówek. Dobra. Labirynt znaleziony teraz planszówki. Cudnie. Trzeba uważać. Kanaliza już od wielu lat działała. Pierwsze miasto, które miało kanalizę. Właśnie tak. Nadszedł czas na piknik w Knossos. Tak, bo myślimy o wszystkim. Nawet pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić sobie piknik w Knossos. A co? Janusze przyjechały z Polski.
Nie wiem, no tak na dobrą sprawę to dostaliśmy lunchboxy, to już wcześniej wam wspominałam z hotelu, ale trzeba kiedyś w końcu to zjeść. Która jest godzina? 11, no już prawie 11. 40. Tak, a nie jedliśmy się dalej. Także Michał, dawaj kanapę. Kanapę? Kanapę, bo to jest duża kanapka. Dobra, i sobie w cieniu drzewek i pałacu w Knossos wpierdzielimy śniadanko. W cieniu Knossos. Teraz jedziemy autobusikiem miejskim do Heraklionu i tam będziemy zwiedzać. Jest tam troszkę do zwiedzania. W sumie Heraklion jest największym miastem na Krecie, więc jest tych zabytków znacznie więcej. Także co, lecimy dalej. Dzień, który to jest dniem piątym? Tak. Który to jest dniem piątym. Także słuchajcie, dzisiaj mieliśmy mieć wycieczkę na Santorini z polskiego biura podróży. Niestety z racji usterki promu wycieczka się nie odbyła. Na szczęście była możliwość przełożenia tej wycieczki na sobotę. Więc mam nadzieję, że w sobotę już nam uda się dostać na to Santorini bez problemu, ponieważ sobota jest naszym ostatnim dniem właściwie, w którym jesteśmy na Krecie, bo w niedzielę już rano wylatujemy. Ale z racji tego, że już byliśmy w porcie w Heraklionie, to stwierdziliśmy, że no nie będziemy wstawać jutro rano, tylko jak już jesteśmy, to skorzystamy
z tej sytuacji i pozwiedzamy sobie Heraklion, a dokładniej bardziej nam zależało na miejscowości Knossos i tak też udaliśmy się do Knossos. Tam sobie pozwiedzaliśmy ruiny właściwie. Jak mi się dzisiaj tak Knossos spodobało? No tak se. Tak se, nie? Wydawało się, że będzie lepsze. Zapłaciliśmy dosyć sporo, bo 15 euro za bilet i właściwie dużo atrakcji było wyłączonych. Myślę, że z racji tego ten bilet powinien być troszkę tańszy. Z racji tego właśnie, że pewne miejsca nie było można wejść. O czym była informacja na samym początku, no ale niestety, tak to jest, tak to jest. Zwiedziliśmy mimo to, później troszkę pochodziliśmy po Heraklionie, główne atrakcje pozwiedzaliście, co będziecie mogli zobaczyć na filmie. Wróciliśmy sobie autobusikiem, o której gdzieś tu byliśmy na miejscu, 16, 15 chyba, nie? Jakoś o 15, poszliśmy sobie zjeść obiadek. Później troszkę pospaliśmy, bo byliśmy zmęczeni. I co dalej? Aha, poszliśmy się kąpać, ja troszkę się tutaj, zobaczcie, uszkodziłam swoje kolano. O, tragedii nie ma, zagoi się. Były duże fale, chciałam oczywiście pójść skorzystać z pogody, troszkę popływać, no i przeceniłam trochę swoje możliwości, mnie pociągnęło i poleciałam, aż akurat tam wszędzie są skały, no to tak troszkę niefortunnie. No ale nic nie szkodzi. No i za chwilkę lecimy na kolację. Dzień był taki, powiedzmy, niespodziewany. Nie? No, intensywnie trzeba zmieniać plan. Tak, nie? Tak. Ale jakoś nam się udało. Tak generalnie w moim odczuciu było całkiem lajtowo. Jutro siedzimy sobie tutaj na miejscu. Zobaczymy, czy wykupimy wycieczkę po tutaj jaskiniach tutejszych. Właściwie i co? I tyle. Także kochani, do jutra. Patatki.